Niemcy ostro wkurzyli się na polskiego ministra. Niby Unia Europejska taka zła, a to nasz rząd prowadzi ogromny projekt związany z robakami. A na koniec sowita podwyżka dla komendanta od granatnika. Ja się nazywam Maciej Porstawka, witam szanownych państwa bardzo, bardzo serdecznie. Co tam u was słychać? Mam nadzieję, że wszystko w porządku, dlatego zostawcie łapkę w górę, jeśli wam humory dopisują, jeśli chcecie wesprzeć jakoś nasze treści, ale jeżeli chcecie w sumie wesprzeć, no to najlepiej, jeśli po prostu udostępnicie nasze materiały, czy to na YouTubie, klikając tam udostępnij na dole, wyświetli wam się taki skrócony link, który możecie przykleić do waszych znajomych na fejsie, czy gdziekolwiek. Czy to na Facebooku po prostu klikając udostępnij i to się wam pojawi na tablicy. Dzięki wam bardzo serdeczne, bo właśnie udostępnienia robią największą robotę, jeśli chodzi o zasięgi. A tymczasem zaczynamy już pierwszy temat. To jest bardzo ważne, że w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego pokazujemy naszą solidarność, naszą jedność. Mariusz Błaszczak w TVP Info wysunął poważny zarzut wobec Niemców. Szef Ministerstwa Obrony Narodowej stwierdził, że polityka naszych sąsiadów z Zachodu pozwoliła dozbroić się Rosji. Nawiązał w ten sposób do kupowania surowców energetycznych, a po słowach Błaszczaka dosadnie zareagował na nie ambasador Niemiec. Chodzi o wypowiedź Mariusza Błaszczaka w programie Gość Wiadomości na antenie TVP Info. Nie ulega wątpliwości, że polityka Niemiec spowodowała, że Putin zdobył pieniądze, które spożytkował na wzmocnienie swojej armii, stwierdził minister obrony narodowej. Polityk PiS jako przykład podał działania związane z Nord Stream. Chociaż byliśmy nazywani rusofobami, to przegraliśmy, przypomniał. O słowach Błaszczaka szybko zrobiło się głośno. Polskiemu ministrowi bowiem postanowił odpowiedzieć bezpośrednio ambasador Tomasz Bach. Czy pan minister wie, ile miliardów złotych Polska co roku przelewała do Moskwy w zamian za rosyjską energię? Zapytał na Twitterze. W jego poście znalazł się też kadr z rozmowy w TVP. To była tylko część odpowiedzi Bagera. Dyplomata zamieścił bowiem kolejny wpis, w którym próbował pokazać, jak Niemcy naprawdę podchodzą do problemu konfliktu na Ukrainie. Konflikt Putina z Ukrainą wstrząsnął obrazem Rosji u Niemców i zmienił go dramatycznie. Jest on bliższy niż kiedykolwiek obrazowi Rosji, jaki mają Polacy. Czy w Polsce zostało już to zauważone? Argumentował i dopytywał ambasador. Pod postami dyplomaty pojawiło się mnóstwo reakcji internautów, którzy w tej sprawie okazali się jednak podzieleni. Jedni krytykowali Błaszczaka, inni przypominali zdjęcia Angeli Merkel w towarzystwie Władimira Putina. Włączenie się w kampanię wyborczą w Polsce. Ciekawa dyplomacja, napisał jeden z komentujących. Nie pokazuje, jak ważna jest artyleria na dzisiejszym polu bitwy. No i właśnie to jest chyba to, o czym informowaliśmy was praktycznie od samego początku tego konfliktu, czyli sankcje nałożone na Rosję byłyby o tyle dotkliwsze dla Rosji, gdyby Unia działała jak jeden organizm. Niestety, jak to już z nami jest na starym kontynencie, zawsze ktoś się wyłamie i nie przestrzega tych sankcji, za którymi sam się wcześniej opowiadał. Jako kolektywna Unia Europejska, czy kolektywny Zachód. Ale Niemcy to nie jedyne państwo, które ciągnęło od Rosji surowce w potężnych ilościach, bo również, jak ostatnio się często wspomina, Węgry i pana Viktora Orbana, który również zaskoczył unijnych dyplomatów swoimi wypowiedziami, choćby w sprawie Białorusi, na którą nie zamierza zaprzestać, z którą nie zamierza zaprzestać otwartego handlu i zdrowych stosunków dyplomatycznych i politycznych. Wszystko przykryte oczywiście jest wielkimi słowami o dbaniu o interesy własnych obywateli, oczywiście, o czym mówiliśmy w poprzednim materiale. Jeśli nie słyszeliście tego, to zapraszam was do niego bardzo serdecznie. Ale wracając już do samych Niemiec i tego ich ściągania rosyjskich surowców, to z drugiej strony jednak może trochę powściągliwie, ale jednak dość znacząco pomagają Ukrainie w tym konflikcie. Jak czytamy dalej w artykule, kwestia pomocy Ukrainie ze strony Niemiec od samego początku rosyjskiej agresji sprzed roku kontrowersyjny jest to temat. Nie brakuje opinii, że skala wsparcia Berlina jest mniejsza od potencjału militarnego i gospodarczego, jakim dysponują Niemcy. Punktowane są też m.in. przeciągane wcześniej negocjacje, choćby w sprawie przekazania czołgów Leopard. Tymczasem Niemcy wyprzedzają Polskę, jeśli chodzi o przekazaną pomoc militarną dla Ukrainy. Niemcy są na podium, na którym znajduje się jeszcze USA i Wielka Brytania. Wynikało z danych Institute for the World Economy,
który opublikował ranking 31 państw publicznie zapewniających o wsparciu Wołodymyra Zełenskiego. Z najnowszych doniesień wynika, że Niemcy przekażą krajowi ogarniętemu wojną dwa najnowocześniejsze systemy obrony powietrznej Skynex. Jest to ogromna szansa dla sił ukraińskich, by skutecznie walczyć z rosyjską inwazją. Niemcy planowały wykorzystać te systemy do wzmocnienia własnych luk w obronie powietrznej, jednak Ukraina teraz potrzebuje ich bardziej, co może pokazywać, że Berlin przełamuje kolejne bariery w przekazywaniu broni. Wiadomo, że Niemcy, Wielka Brytania czy USA to gospodarki, z którymi nie możemy się po prostu równać, więc nie ma co się dziwić, że środki przekazywane na wsparcie Ukrainy są znacznie wyższe. Jeśli podzielimy sobie to wszystko przez nasz potencjał gospodarczy, ich potencjał gospodarczy, czy nawet przez ilość mieszkańców, no to wyjdzie nam, że Polska faktycznie robi bardzo dużo, już nie wspominając o sprawach humanitarnych, gdzie po prostu jesteśmy liderem. Jednak widzimy tu, że Niemcy nie tak do końca byli bierni, jak się to chciało nam właśnie przekazać. Wracając na nasze podwórko, to jednak pomoc okazana przez nasze społeczeństwo, na którą na które ciężko tutaj w jakikolwiek sposób patrzeć sceptycznie, jest naprawdę godna szacunku. Następny temat. Tyle było gadania o Trzaskowskim planującym wprowadzić kartki na mięso i o unijnych liberałach, którzy zgodzili się na dodanie do naszej diety robaków. A tymczasem okazuje się, że mamy tego typu kulinarne eksperymenty we własnym domu. W najlepsze trwa bowiem owadzi projekt za rządowe pieniądze. Grube miliony wyłożyła na niego instytucja podległa bliskiemu współpracownikowi premiera. Narracja pod hasłem Trzaskowski zabierze ci kotleta szybko zjadła własny ogon. Najpierw grupka nierozsądnych polityków postanowiła wystąpić w obronie mięsa, pokazując, że stać ich na drogie dania w restauracjach. Potem okazało się, że mączkę ze świerszczy zatwierdził w ramach Komisji Europejskiej również polski komisarz do spraw rolnictwa, bliski współpracownik Jarosława Kaczyńskiego, czyli Janusz Wojciechowski. Teraz na jaw wychodzi finansowany z rządowych pieniędzy projekt, którego nazwa przyprawi Patryka Jakiego i jego kolegów o dreszcze obrzydzenia. Projekt, jak ujawnił Fakt, nazywa się Smart Food. Zaangażowanie mieszkańców w różnorodność żywnościową w miastach pod tą nazwą kryje się m.in. stworzenie kabin do hodowli jadalnych owadów, które mogą być następnie przetwarzane po zmieleniu na quasi mąkę. Firma z Bielska-Białej dostała na to 6,5 miliona złotych z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. To instytucja nadzorowana przez ministra funduszy i polityki regionalnej Grzegorza Pudę. Zasłynęła ona niedawno przyznaniem dziesiątków milionów złotych świeżo powołanym firmom. Dotacja na robaczany projekt to w sumie przy tym niewiele. Za to oburzenie wśród niektórych polityków obozu rządzącego jest znacznie większe niż przy informacjach o rozkradzeniu poprzez słupy znacznie grubszych kwot. No bo jak to? Zjednoczona Prawica płaci za jedzenie owadów? All over the world, in South America, Asia, Africa. Nie tak dawno temu politycy PiS straszyli nas, że Trzaskowski zabierze nam kotleta i zmusi do jedzenia owadów. Tymczasem okazuje się, że to rząd Morawieckiego wspiera badania nad wykorzystaniem owadów w żywności. Czyżby PiS szykował nam jakieś owadzie risotto, jak to sugeruje portal bezprawnik.pl? Według nich Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznało 6,5 miliona złotych na projekt Innowacyjne Technologie Produkcji Przetwarzania Owadów na potrzeby żywienia ludzi. I zwierząt też. Projekt ma na celu opracowanie metod hodowli przetwarzania owadów takich jak świerszcze, mączniki czy larwy muchy czarnej żołędziówki. Zdaniem autorów projektu owady są bogatym źródłem białka, tłuszczu i mikroelementów. Ponadto ich produkcja jest bardziej ekologiczna i ekonomiczna niż tradycyjne źródła mięsa, a projekt ma trwać do 2024 roku i ma być realizowany przez konsorcjum naukowo-przemysłowe. Generalnie, jeśli faktycznie idziemy w tym kierunku, to chyba dobrze, że rząd też pracuje nad tym, żeby to Polska również wykorzystywała taką żywność. Skoro już nie jesteśmy, skoro i tak jesteśmy przyparci do muru i to się stanie, i w Unii Europejskiej będziemy spożywali taki pokarm, że tak to nazwijmy, no to chyba dobrze, że rząd również prowadzi pracę na temat tego, żeby to Polska była później tego producentem i eksporterem. Czy nie? Czy gdzieś się tutaj mylę? Nawet jeśli są przeciwni temu, jako rząd, no to skoro i tak idziemy w tym kierunku i nie mamy żadnej innej możliwości, pozostając w Unii Europejskiej,
albo nawet jeśli Polska by się w dalszym ciągu sprzeciwiała temu, no to chyba dobrze, żebyśmy się rozwijali w temacie chociażby produkcji. Tak chłodno już patrząc na tę całą sprawę. W każdym razie nie wiemy, czy rząd będzie zamierzał później wprowadzić obowiązkowe jedzenie owadów w szkołach czy urzędach. Nie wiemy też, czy politycy Prawa i Sprawiedliwości będą promować nowe produkty z owadami w swoich profilach społecznościowych. Może zobaczymy Morawieckiego chrupiącego świerszcza albo Kaczyńskiego delektującego się jakąś larwą. Jedno jest w każdym razie pewne, rząd nie powinien też siać paniki i dezinformacji na temat żywienia Polaków, a to właśnie robi. Zamiast tego powinien zachęcać do zrównoważonego i zdrowego sposobu odżywiania się, a jeśli chce wspierać innowacyjne projekty za publiczne pieniądze, to powinien robić to transparentnie i rzetelnie. A co wy w ogóle o tym myślicie? O samym jedzeniu owadów i o tym projekcie rządowym. Czy spróbowalibyście takiego dania, czy uważacie jednak, że to nie jest przyszłość żywności? Podzielcie się opinią w komentarzach, a my lecimy z kolejnym tematem. Poszedłem na zaplecze, gdzie pozostawił mój kierowca właśnie otrzymane na terenie Ukrainy w czasie wizyty prezenty. Generał Jarosław Szymczyk, w którego gabinecie wybuchł granatnik przywieziony z Ukrainy, dostanie wysoką podwyżkę. Pensja szefa polskiej policji wzrośnie o blisko 1400 zł miesięcznie. Większe wynagrodzenie otrzymają również jego podwładni. Podwyżki dla funkcjonariuszy są następstwem projektu rozporządzenia, który właśnie przygotował resort spraw wewnętrznych i administracji. Wypłaty wyższych pensji rozpoczną się od marca, ale będą naliczane już od stycznia. Wszystko po to, aby zachęcić funkcjonariuszy do nieodchodzenia ze służby. Podstawa policyjnej pensji zwiększy się o prawie 8%. Zmienić mają się także mnożniki kwoty bazowej, co spowoduje, że podwyżki będą bardziej odczuwalne. Z projektu rozporządzenia wynika, że wynagrodzenie zasadnicze szefa policji, nie wliczając w to dodatków, wzrośnie o 1375 zł brutto miesięcznie, czyli z nieco więcej niż 8,5 tysiąca zł do prawie 10 tysięcy. W tej chwili pełna pensja szefa Komendy Głównej Policji z dodatkami wynosi aż 17 tysięcy zł brutto miesięcznie. Podwyżki otrzymają również podwładni generała Jarosława Szymczyka. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie policjanta wraz z nagrodą roczną wzrośnie o 532 zł. Po zaopatrzeniu został zwolniony do domu. Moje obrażenia, jak na możliwości, którymi mogło się to skończyć, są też niewielkie. Powiem wam tak, jeśli policja jako cała organizacja dostaje podwyżki dla pracowników, to nie ma co się dziwić, że i szef polskiej policji podwyżkę dostanie. To jest po prostu oczywista oczywistość. Jednak to, co powinno przyciągnąć naszą uwagę, to właśnie osoby i kompetencje takich osób, które pełnią stanowisko właśnie szefa polskiej policji. Wróćmy więc do sprawy tego słynnego prezentu, jaki otrzymał nasz kochany szef polskiej policji od strony ukraińskiej. W ogóle wypowiadanie się na ten temat jest już chyba wystarczająco żenujące. Dorosły chłop, nie tylko który jest szefem takiego organu, który przynajmniej z założenia ma dbać o nasze bezpieczeństwo, przynosi na własny posterunek naładowany granatnik i rzekomo nieumyślnie wystrzeliwuje go wewnątrz budynku. I to podczas, gdy pracują tam inni ludzie. W normalnym, demokratycznym państwie prawa powinno się go zbadać pod kątem psychologiczno-psychiatrycznym, być może umieścić w jakimś zakładzie zamkniętym. W końcu ten człowiek stanowi niebezpieczeństwo dla ludzi w swoim otoczeniu. Ale nie to jest w tym wypadku najlepsze, bo to, co jest najbardziej istotne w kwestii tego pana, to fakt, że z jego wyjaśnień wynika, że nie był świadomy, że ta broń jest dalej aktywna i naładowana. Jeśli to infantylne tłumaczenie jest dla kogokolwiek wystarczające, to ja nie wiem, czy jest jeszcze jakikolwiek sens żyć w takim kraju, kiedy coraz więcej ministrów mamy niekompetentnych, kiedy szef polskiej policji dostaje podwyżkę pomimo takich czynów, no to nie dzieje się tutaj chyba najlepiej. W każdym razie, ja już się będę żegnał, trzymajcie się ciepło, no i heja.